Księgi powtórzonego prawa. W owych dniach Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela. Dziś mam już 120 lat, nie mogę swobodnie chodzić, Pan mi powiedział, nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed Tobą. On wytępi te narody przed Tobą. Tak, iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny. Nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan Bóg Twój idzie z Tobą, nie opuścicie i nie porzuci. Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: Bądź mężny i mocny, bo Ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan. Który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą. Nie opuścicie i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj. I napisał Mojżesz to prawo, dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym arkę przymierza Pańskiego i wszystkim starszym Izraela. I rozkazał im Mojżesz. Po upływie siedmiu lat, w roku darowania długów, w czasie święta namiotów, gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga Twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to prawo do uszu całego Izraela, zbierz cały naród, mężczyzn, kobiety i dzieci i cudzoziemców, którzy są w Twoich murach, aby słuchając, uczyli się bać Pana, Boga waszego, i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego prawa. Ich synowie, którzy go jeszcze nie znają, będą słuchać i uczyć się bać Pana, Boga Waszego, po wszystkie dni, jak długo żyć będziecie w kraju, na przejęcie którego przechodzicie Jordan. Pan rzekł do Mojżesza: Oto zbliża się czas Twojej śmierci. Zawołaj Jozłego i stawcie się w namiocie spotkania, abym dał mu swoje nakazy. Mojżesz poszedł z Jozułem i stawili się w namiocie spotkania. Pan ukazał się w namiocie, w słupie obłoku, a słup obłoku stanął u wejścia do namiotu. Pan dał taki rozkaz Jozułemu, synowi Nuna: Bądź mężny i mocny, gdyż ty zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, którą im poprzysiągłem, a ja będę z tobą.